Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Zapraszam do nowego filmiku, w którym pokażę Wam trzy super fajne rzeczy, które przydadzą się każdemu uczniowi, który powraca do szkoły po wakacjach. A mianowicie mam tutaj, słuchajcie, piórnik albo jakąś taką, takie inne etui w kształcie arbuza. Mam też czekoladę i pigułki. Zaraz okaże się, czym one są. Zaczniemy natomiast od arbuza, przepraszam. Wydaje mi się, że są to naprawdę fajne trzy gadżety dla właśnie ucznia, na przykład podstawówki, bo są, zobaczcie, jakie słodkie, fajne rzeczy, zaczynając właśnie od tego arbuza, piórniczka. Jest on pluszowy, mięciutki i niezwykle słodki, musicie przyznać. Ma takie fajne tutaj pesteczki, tak jak w prawdziwym arbuzie. Tutaj do góry możemy oczywiście otworzyć, tutaj mamy jakieś zabezpieczenie. No i cóż, piórnik czy też etui na różne długopisy, na przykład są tutaj ozdobne właśnie te pasteczki, natomiast no, coś, co może być krótsze, będzie znajdowało się na dole, coś, co dłuższe u góry. No i cóż, raczej typowałabym długopisy, kredki z zamknięciami, coś, co nie pobrudzi nam białego wnętrza. No i cóż, coś, co przyniesie również powiew lata ze sobą, także jeśli lata jesienią nam zabraknie, to ten arbuzik na pewno nam o nim przypomni. Jest fajny, milutki i słuchajcie, no pluszowy, jak widać. Mamy tutaj również, słuchajcie, tabliczkę czekolady. Czym jest? No, wygląda przepysznie, a jest ta tabliczka notesikiem, słuchajcie, jak widzicie. Wygląda, jakby była to czekolada z wypełnieniem kremowym. Jest to natomiast notesik. Bloczek kartek samoprzylepnych. Można je przykleić gdzieś sobie na ścianę, żeby nie zapomnieć o zadaniach do wykonania. No, wygląda naprawdę fajnie z tymi kawałkami czekolady. Jest na nich napisane znaczy oczywiście wskazuje na to, że jest przepyszna ta czekolada. No, wygląda fajnie. Zdecydowanie jest ona twarda i wytrzymała. Taka się przynajmniej wydaje, więc no raczej nie zniszczy się wewnątrz plecaka. Także bez obaw można ją, ten notesik, wrzucić z całą resztą rzeczy. Jest to biała kartka oczywiście, pokryta takimi małymi punkcikami, które mają chyba imitować kratki w normalnym zeszycie, tak żeby łatwiej się pisało. Można oczywiście tutaj w notesiku wypełnić to wszystko zadaniami, na przykład domowymi, czy ze szkoły, czy też w ogóle zadaniami do wykonania. Tutaj można zapisać sobie imię, nazwisko czy adres, tak żeby notesik się nie zagubił, a jak zagubi się, to żeby było wiadomo, kto jest właścicielem. No i tutaj oczywiście wszystko, co jest do wykonania, zapisujemy i karteczki przykleić można gdziekolwiek indziej. Tutaj z przodu można też zapisać na przykład nazwę szkoły. No i cóż, bardzo praktyczny notesik. Tutaj sobie możemy wypisać wszystko, co do zrobienia jest. Kartka łatwo się przykleja, także na lodówkę czy na ścianę nad biurkiem można sobie przykleić i zdecydowanie trudno będzie zapomnieć o tym, co jest do zrobienia. Super fajny notesik. No i ostatnia rzecz. Są to pigułki, słuchajcie. Natomiast te pigułki to tak naprawdę małe highlightery, czyli małe zakreślacze, małe markery z takimi fajnymi buźkami na zakrętkach. No i cóż, no małe zakreślacze do podkreślania bardzo ważnych rzeczy, do nauczenia. Tutaj mamy mały, słodki marker zielony z taką buźką, z języczkiem. Tutaj mamy jeden z serduszkami zamiast oczu z buziaczkiem. Tutaj niebieski z buziakiem i z taką dziwną miną. Pomarańczowy śmiejący się, żółty płaczący chyba? Albo przestraszony może, ojej. No i tutaj ten różowiutki, który wygląda jak mały króliczek. No super słodkie, słuchajcie, pisaczki, zakreślacze w kształcie właśnie takich figurek z różnymi buźkami, w kształcie pigułek. No i to już bardzo praktyczny zestaw. Trzy różne uzupełniające się rzeczy. O, tutaj mamy również takie opakowanie do tych markerów, a możemy również umieścić je w piórniku, który zaprezentowałam na początku. Idealnie się zmieszczą do naszego arbuzika, kawałka arbuza. Wszystkie można tutaj zmieścić, myślę, że nawet notatnik by wszedł, gdybyśmy się uparli.
Także bardzo słodko to wygląda. Zobaczmy, czy faktycznie się tutaj zmieści. Myślę, że troszkę na siłę, ale zobaczmy. No tak, myślę, że nawet się zamknie, natomiast wszystkie te trzy rzeczy można wziąć ze sobą i mieć je tutaj w tym praktycznym arbuzie. No i cóż, czekolada, notatnik, markery, pigułki z fajnymi buźkami i kawałek arbuza, który jest super fajnym pluszowym piórniczkiem. No i cóż, mam nadzieję, że podobały się Wam dzisiejsze trzy niezbędne wręcz gadżety do szkoły dla ucznia na przykład pierwszej klasy, tudzież nawet przedszkolaka, bo tak naprawdę no nie ma tutaj żadnych ograniczeń wiekowych. Piszcie oczywiście w komentarzach, jak się Wam podoba ten zestaw, dajcie lajki. Subskrybujcie nas, jeśli jeszcze tego nie robicie, to oczywiście przypominam, że zawsze można zacząć. No i w komentarzach oczywiście czekam na Wasze sugestie co do nowych filmików. No i już wkrótce się w nich widzimy. Do zobaczenia!